wiecie, do czego służy ten kabel, a tak naprawdę ta kombinacja kabli właścicielce tego samochodu? Do słuchania muzyki. Z jednej strony aux, z drugiej telefon. Ale wiecie co? Technologia od dawna pozwala na to, żeby takie coś przeszło do lamusa. Wiecie, co to jest za urządzenie? To moduł Bluetooth. Podpięcie banalnie proste. Zasilanie, te dwa kable, no i oczywiście ta wtyczka w aux. A to auto jest idealne do podpięcia czegoś takiego. Mamy gniazdo aux, obok gniazdo zapalniczki, no i z gniazda zapalniczki wezmę zasilanie, które jest zabezpieczone bezpiecznikiem. Koszt takiego urządzenia, uwaga, to 80 zł. A wygoda bezcenna. Koniec plątaniny z kablami. A samo podpięcie 10, może 15 minut. Nie no, jak 15, to 5 minut posiedzę. Żartowałem. Grzesiek musi jednak zdjąć podłokietnik. Rozkład śrub powinien znać na pamięć. Ten samochód kiedyś gościł już w programie 101 Napraw. W życiu nie widziałem tak porządnie zamontowanego, uniwersalnego podłokietnika. Ciekawe, co to robi. Trzyma się, cały czas się trzyma, a to było już jakiś rok temu. Niestety demontaż podłokietnika nie wystarczył. Trzeba zdjąć tunel, a więc odkręcić kilka śrub ukrytych pod zaślepkami, zdemontować mieszek, a także gałkę zmiany biegów. Cieszyłem się, że aux blisko zapalniczki, że mam wszystko na wierzchu, ale szczerze powiedziawszy liczyłem na to, że gniazdo zapalniczki wypchnę do zewnątrz, auxa też, no i bez problemu się podepnę. No, okazuje się, że muszę rozwalić pół wnętrza i wyciągnąć cały tunel. Tak więc z 15 minut, w tym przypadku może się zrobić 30. Pracy jest nieco więcej niż początkowo Grzesiek sądził. Jeżeli w waszym samochodzie będzie taka sytuacja, że gniazdo aux nie będzie w pobliżu na przykład zapalniczki, to skąd wziąć prąd do naszego nowego urządzenia? Problemu nie ma. Masę podpinamy obojętnie gdzie do nadwozia, jak najbliżej urządzenia, a plus obojętnie jaki. Najważniejsze, żeby był po zapłonie. To urządzenie nie może być zasilane prądem stałym. Wtedy, kiedy wyłączymy kluczyk, tutaj prądu ma nie być. W przeciwnym razie transmitter powoli rozładowałby akumulator i auta po kilku dniach nie dałoby się odpalić. W gnieździe do zapalniczki teoretycznie po wyjęciu kluczyka prądu być nie powinno. Sprawdzę teraz prąd. Jest 12 V, super. Ale mamy wyłączony zapłon. Włączę zapłon, wyłączę, 12 V, wyciągam kluczyk. No i niestety, tutaj jest prąd cały czas, a do tego urządzenia nie może tak być. Musi być prąd dopiero wtedy, kiedy uruchomimy silnik lub włączymy zapłon. Także spod zapalniczki mogę wziąć masę, a zasilanie, co mam tutaj blisko? Ten samochód nie ma świateł dziennych. W Polsce się jeździ cały czas na światłach. Także śmiało mogę wziąć zasilanie z podświetlenia wyłącznika. Podświetlenie, obstawiam, że to będzie szary. Ciach. Teraz nie mamy napięcia. Włączam zapłon, ma go dalej nie być. I teraz włączamy postojówkę. No i ma się pojawić. O ile trafiłem z kablem. Chyba zagram dzisiaj w lotka. Trafiłem. Szary to podświetlenie. Także zasilanie pod podświetlenie. Masa z zapalniczki. No i aux w gniazdko i po temacie. Transmitter ma niewielki pobór prądu, więc podpinając zasilanie możecie użyć zwykłych szybkozłączek. Samo urządzenie Grzesiek chowa pod tunelem. Na zewnątrz wyprowadza jedynie kabel z mini-jackiem wpinany do gniazda aux. To przez nie sygnał z transmitera trafi do samochodowego radia. Działa idealnie. Myślę, że 80 zł i 15 minut pracy warte jest pozbycia się plątaniny kabli.
Stopień trudności tej operacji oceniamy na 2 gwiazdki.